Kilka tygodni temu Kamil zabrał mnie na taki obóz terapeutyczny. To był w ogóle obóz zbudowany na 12 krokach AA, wyobraźcie sobie. I ja powiem wam szczerze, że ja jadąc na ten obóz, na początku oceniłam ich w moim sercu, wiecie? Myślałam sobie, co oni mogą wiedzieć. AA. Tak samo jak niektórzy z was teraz, śmiałam się w swoim sercu z nich. Pojechałam tam tylko dlatego, że Kamil chciał, żebym pojechała. Pierwszego dnia byłam tam w ogóle totalnie zestresowana, bo w ogóle nie umiałam się odnaleźć, wiecie, alkoholicy, narkomani i ja nie. Ale nie tylko, bo normalni ludzie też byli. I wiecie co, doświadczyłam cudownych rzeczy na tym obozie. Najważniejszą rzeczą, której tam doświadczyłam, było realne przebaczenie mojej mamie. Odkąd poznałam Jezusa, przebaczałam już moim rodzicom różne rzeczy. Jakby, no wiadomo, było dużo lepiej niż jakby wcześniej, ale miałam tak głęboki problem z moją mamą, że nie umiałam sobie z tym poradzić. I tam, kiedy w ogóle zajmowałam się, tam musiałam wymyślić sobie 5 problemów, zajmowałam się tymi problemami. I tam było takie pytanie do osobistego rozważenia, czego potrzebuję, żeby rozwiązać mój problem. I kiedy ja, bo między innymi wzięłam na tapetę właśnie temat mamy, kiedy ja zadałam sobie to pytanie, to ja wiedziałam, że ja wykorzystałam już wszystkie psychologiczne triki, że tak powiem, które i Artur mi podał i które gdzieś tam robiłam. Ja wiedziałam, że ja potrzebuję głębokiego uzdrowienia. Wiedziałam, że tego potrzebuję. Nic innego mi nie pomoże. Potrzebuję głębokiego uzdrowienia. I wyobraźcie sobie, że tam na tym obozie w ogóle taka Kinga modliła się ze mną. Ta sama Kinga, którą na początku, jako że była jednym z terapeutów, oceniłam w moim sercu, co ona tam może. Modliła się ze mną i zaczęła mówić do mnie tak jakby w imieniu mojej mamy. I to było takie bardzo emocjonalne, wiecie? Ale to mnie uzdrowiło. I dopiero wtedy realnie przebaczyłam mojej mamie, tak jak przebaczył mi Bóg. To, co zrobiła, robi i zrobi. Naprawdę, dzisiaj moja mama mogłaby mi napluć w twarz, a ja ją przytulę i powiem jej, że ją kocham. Wiecie, emocje są bardzo ważnym tematem. To jest dla mnie też połączone z tym, co mówiłam w zeszłym tygodniu o słuchaniu głosu Boga. Bo myślałam sobie o tym, że skoro nie mam słuchać mojej duszy, nie mam być taka emocjonalna, to się na wiele rzeczy zamknęłam, tak jak wam mówiłam. Ale dzisiaj znowu zaczęłam słuchać głosu Boga. Nie w sensie dzisiaj, tylko jakby już zaczęłam. I wiecie co? Bóg mi mówi bardzo proste rzeczy. Mówi mi, że jestem Jego córeczką, rozumiecie to? I zrozumiałam jedną bardzo ważną rzecz. Bardzo źle, jeżeli ktoś, a ja tak zrobiłam, wzięłam się za dorosłe rzeczy w Królestwie Bożym, ale Jego miłości doświadczałam na poziomie niemowlaka. Rozumiecie to? No bo co taki niemowlak potrzebuje? Żeby jego podstawowe potrzeby były zaopiekowane. Powiem wam więcej. Jako że kiedy byłam dzieckiem, to moje potrzeby w ogóle nie były brane pod uwagę. Kiedy weszłam w małżeństwo z Kamilem, zobaczyłam, że trochę się na nim zawiesiłam. Uważam, że on okazywał mi dużo więcej miłości niż ja jemu. Oczywiście, wiecie, chciałam, ale jak to mówią, z pustego i Salomon nie naleje. Jeżeli nie doświadczasz Bożej miłości, nie będziesz mógł jej uwalniać. Jeżeli chcesz brać się za dorosłe rzeczy w Królestwie Bożym, musisz doświadczać Jego miłości. Inaczej to wszystko nie ma sensu. Musisz doświadczać Jego miłości. Musisz doświadczać Jego miłości. Tak, musisz jej doświadczać emocjonalnie. Musisz ją czuć w swoich emocjach. Wiecie, ja tak zrobiłam i jestem przekonana, że wielu z was też tak zrobiło, że olaliście swoje emocje. Że w sumie jest u was do dupy, ale twierdzicie, że wierzycie, bo ja też tak zrobiłam. To jest gówno warte. Dzisiaj rano nawet miałam taką sytuację, że chciałam coś komuś dać. Znaczy w sumie to nie chciałam, ale miałam przekonanie, żeby dać. I pojawiło mi się jakieś takie negatywne odczucie względem tego. Emocja. Niby takie nieważne, nie? I w ogóle wiedziałam, że mogę dać tak po prostu. W sensie z tą negatywną emocją mogę dać.
ale już dzisiaj zrozumiałam, że to jest bez sensu. I wiecie, co zrobiłam? Poszłam się pomodlić, najpierw zajrzałam w siebie, o co mi w ogóle chodzi. I zrozumiałam, że chodziło mi o to, że było mi źle z myślą, że ja musiałam za to zapłacić, że ja musiałam za to zarobić, a ktoś dostanie to za darmo. Rozumiecie? Zobaczyłam to w sobie. Kiedy zobaczyłam to, to wtedy mogłam przyjść do Boga. I wtedy Bóg mógł dopiero dotknąć tego miejsca. I dopiero wtedy w moim sercu pojawiło się to ochotne dawanie, że tak powiem. I wiecie, co było wynikiem tego, że realnie wzrosła moja wiara. I ja po prostu dzisiaj, że tak powiem, jestem dumna z tego, że przeżywam Bożą miłość na poziomie nawet dziewczynki. Wiecie, o co chodzi? Słucham tego, że jestem Jego córeczką. Rozumiecie to? Gdzie ja sama jeszcze niedawno miałam takie, a co ja tu będę słuchać, że jestem córeczką? Ja tu już o ewangelizację prowadzę, wspólnoty prowadzę. Co ja będę słuchać, że jestem córeczką? Ale okazało się, że tak. Kiedyś Artur powiedział coś takiego, że jeżeli jakby przestałeś rozmawiać z Bogiem na jakimś temacie i za jakiś czas, że tak powiem, wrócisz, to Bóg nie będzie z tobą rozmawiał o innych rzeczach, tylko będzie rozmawiał o tym, na czym skończyliście, a raczej czego nie skończyliście. I tak było ze mną. Dzisiaj dopiero wróciłam do tematu, że jestem jego córeczką, rozumiecie to? I chcę wam powiedzieć, że emocje są naprawdę bardzo ważne. Nie ignorujcie swoich emocji, bo Bóg jest w ogóle dobrym tatą i On chce, żebyście naprawdę czuli się szczęśliwi, a nie żebyście wierzyli w to, że jesteście szczęśliwi. Amen.